Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I hope now you have got a gniodu świętego. Mam nadzieję, że teraz jesteście napełnieni Duchem Świętym. Do you? Jesteście? My teacher told me it should be a gniodu świętego. Is it correct, teacher? Ogniem Ducha Świętego. Ogniem Ducha Świętego. Ogniem. Yes, thank you, teacher, for teaching me. Dziękuję mojemu nauczycielowi. So I have a good a new teacher. Mam nowego nauczyciela. In Polish. So języka polskiego. I will speak good words. Następnym razem będę mówił jeszcze lepiej. You look a very, you look a very special people when you look at one another. If you side, if you look here, and you look there, we are shining with God in us. Kiedy patrzę teraz na was tu i tam, to lśnicie Bogiem. And we are happy that we are not going to be like Elijah. I cieszę się, że nie będziemy jak Eliasz. Elijah was one of the best, he was the first among the powerful prophets. Eliasz był jednym z najpotężniejszych proroków. But he had one weakness. Ale miał jedną słabość. He did not make many disciples. Nie uczynił wielu uczniów. If the church does not make many disciples, the church can die. Jeśli Kościół nie uczyni wielu uczniów, to może umrzeć. And it's not people who just come and sit and get filled and go home and that's all. I to nie chodzi o ludzi, którzy przychodzą, są napełnieni, idą do domu i na tym koniec. We are transformed, we are filled. Jesteśmy przemienieni, jesteśmy napełnieni, uzdrowieni, we are sanctified, uświęceni, we are forgiven and restored. Przebaczamy, jesteśmy odbudowani in the life of God. Do życia w Bogu. And we must speak to others about it. I musimy innym o nim mówić. So we want everyone of us here, welcome, you have been employed. A więc witam was wszystkich w robocie, zostaliście zatrudnieni. You are in the kingdom of God. Jesteście w Królestwie Bożym. Everyone has a job. Każdy ma tu pracę. And you're going to see, with that faith, you're going to see
signs and wonders. I zobaczycie przy waszej wierze, zobaczycie znaki i cuda. With a very little touch of word. Będziecie do tego dokładać słowo. Many people will come back to life. A ludzie będą wracać do życia. Not to life on corporal help, but spiritual help. Nie będzie to jakaś pomoc cielesna, tylko duchowa. Imagine all of us would join in counseling people as Christian people. Wyobraźcie sobie, że wszyscy teraz zaczniemy zajmować się chrześcijańskim poradnictwem. Many people would have very few people with head sicknesses. I w ten sposób wiele osób czułoby się lepiej. And most of the sicknesses came stronger when we dropped the sacrament of reconciliation. Bo wiele chorób zaczęło silniej występować, kiedy przestaliśmy się spowiadać. And that's why when Pope John Paul II came, i właśnie dlatego, kiedy przyszedł papież Jan Paweł II, he restored one-to-one confession. On na nowo odbudował spowiedź prywatną, osobistą przed kapłanem. And people today are bringing in a nuance. A ludzie dzisiaj saying, don't tell people that there is sin, tell them that they have attitudes. Uczą, że nie ma grzechu, tylko są złe postawy. The devil is very angry with us. Diabeł bardzo się na nas gniewa. It is trying to find another way of on próbuje znaleźć cunning, you know, nowy sposób, żeby ominąć spowiedź. The image of the Bible is the snake. Pamiętajcie, że w Biblii jest obraz diabła, to jest wąż, a on nigdy nie chodzi prostymi drogami. Today that's why the Bible is talking about Ahab and dlatego his wife. Biblia mówi o Ahabie i jego żonie. His wife was Jezebel. Jego żoną była Jezebel. And Jezebel brought in cunning ways in the kingdom. I Jezebel wprowadziła różne przebiegłe sztuczki, sposoby postępowania do królestwa. And Jezebel is a spirit that is ruling in our lives, never to get satisfied. Jezebel to ten duch, który króluje w naszym życiu i nie pozwala nam, byśmy czuli się zaspokojeni. We decorate ourselves, we eat, we decorate dekorujemy się, jemy. We feel, napełniamy się wszystkim, co się da i ciągle nie jesteśmy zaspokojeni. Now the Lord is saying, i teraz Pan mówi, the law że has been pointing to me. Prawo mi mówi, I have not come to destroy it, but to perfect it. Pan mówi, ja nie przyszedłem, żeby znieść prawo, ale żeby je wydoskonalić. And Jesus is enough if we welcome him into our lives as our savior, as our Lord of life. I dlatego Jezusa musimy powitać w naszym życiu jako Zbawiciela i Pana naszego życia. To be with him and to live his life is enough for us to be saved. Żeby być zbawionymi, wystarczy żyć z nim i według niego. So we want to choose him to be always our leader and everything we do. A więc chcemy go wybrać, żeby to on był zawsze naszym przywódcą. It is him who does it for us. We are working with him as instruments. I żebyśmy zawsze byli jego narzędziami i tylko z nim współpracowali. And the word of God is telling us not to think. I Bóg mówi nam, that we are the only ones to bring in a prophetic word to other people. Że nie jesteśmy tymi jedynymi, którzy innym ludziom przynoszą słowo prorocze. Elijah told God, Eliasz powiedział Bogu, I am the only one here, jestem tutaj jedyny, who is doing good. I tylko ja czynię dobro. And God told him, a Bóg mu powiedział, nie, nie, you are not alone. Nie jesteś sam. There is somewhere. Open your heart. Get jest out of jeszcze that... kto inny. Otwórz swoje serce. Get out of that cave. Wyjdź z tej jaskini. And get out and let
Speak to others whom I'm showing to you. Wyjdź i mów do innych, których ci wskażę. So there were others. A więc byli też i inni. So we want to rejoice that the Lord is making more and more of his disciples. Chcemy się cieszyć z tego, że Pan stwarza coraz więcej swoich uczniów. And we rejoice when we meet so many. I cieszymy się, że jest ich coraz więcej. And we rejoice to come and join them when they are praying. I cieszymy się i chcemy łączyć się z nimi na modlitwie. And Sunday is the appointment time for us. A niedziela to ten czas, to receive, kiedy jesteśmy umówieni, the fire, by otrzymać ogień of the Holy Spirit, Ducha Świętego, who takes us a step higher, który bierze nas o krok wyżej in our spiritual growth, w naszym wzroście duchowym. Now we are in heaven by faith. Teraz przez wiarę jesteśmy w niebie. And we can have joy. I możemy mieć radość. And the Lord is going to send us. A Pan nas pośle through the priest. Przez kapłanów. And he's going to tell us, go. I powie nam, idźcie. Go and proclaim the good news of salvation. Idźcie i głoście dobrą nowinę o zbawieniu. And as you go, a kiedy pójdziecie, priest's word, wtedy said in the name of Jesus, to słowo kapłana wypowiedziane w imię Jezusa begins to heal you, begins to transform you. Zaczyna cię uzdrawiać i przemieniać. You go being healed, you go being transformed. A ty idziesz uzdrowiony i przemieniony. Another stage of life, i wkraczasz w kolejny etap swojego wzrostu. Most of us will run away. From that we don't do it. A większość z nas od tego ucieka. But the Lord calls us again here. A Pan na nowo nas powołuje in church, w kościele, to meet him, żebyśmy go spotykali. He teaches us, a on nas naucza. He gives us, he is in communion with us, on żyje w komunii z nami. And he empowers us, i daje nam moc. And said, go. I mówi, idźcie. Preach the kingdom. Głoście królestwo. Cast out the devil. Wyrzucajcie diabła. Heal the sick. Uzdrawiajcie chorych. There is another thing that most of us have not even reached. Jest jeszcze jedna rzecz, której nawet nie spróbowaliśmy. And you probably would not imagine that it can happen and it's going to happen with you. I prawdopodobnie nawet sobie nie wyobrażacie, że to się wam zdarzy. See, we are not yet, we haven't gone far in our growth spirituality. Jeszcze za daleko nie wzrośliśmy duchowo. The more we grow in our communion with the Lord, a im bardziej wzrastamy w naszej komunii z Panem, the more we are going to become very strong instruments of God. Tym silniejszymi narzędziami Boga się staniemy. W Ewangelii Mateusza, rozdział 10, werset 8, the Lord tells his disciples, Pan mówi swoim uczniom, whom he called the apostles, których nazwał apostołami, whom he called into communion with him, których powołał do wspólnoty ze sobą, and gave them the power, i dał im moc. Go and preach. Mówi, idźcie i głoście. Go and cast out the devil. Idźcie i wyrzucajcie diabła. Lay hands on the people, nakładajcie ręce na ludzi, a będą uzdrowieni. Pray for the dead, módlcie się healed. Za zmarłych, a powstaną. Pray for the dead, módlcie się za zmarłych, and they will be healed. A będą uzdrowieni. How many times have we gone as priests to the hospital? Ile razy jako kapłani poszliśmy do szpitala? And the, we are told the doctor has said this person, usłyszeliśmy, że lekarz powiedział, is going to die, że ta osoba umrze. And how many times the doctor has told us, you have only 2 weeks. Ile razy lekarz nam powiedział, zostały mu 2 tygodnie. And we go and we anoint the people, a my idziemy, namaszczamy tego człowieka, inni modlą się z nami. And the Lord responds, a Pan odpowiada. As he responded to the people during the time of King Zechariah. Tak jak odpowiadał za czasów króla Zachariasza. They prayed, they said, we want Zechariah back.
Oni się modlili, bo chcieli, żeby on wrócił. And he heard their prayer. I Pan usłyszał ich modlitwę. Prophet Elijah prayed for fire. Prorok Eliasz modlił się o ogień. The Lord to bring special fire. Żeby Pan stąpił ze szczególnym ogniem. To burn the wood. Żeby podpalił others to drewno. Brought the fire of their own power. Inni przynieśli swoją własną moc jako and they ogień. Succeed. I nie udało im się. Now there is fire of the Holy Spirit in a teraz w tobie jest ogień Ducha Świętego. Move by that fire, poruszaj się w tym ogniu. The Holy Spirit, konsultuj się z Duchem Świętym. Niech the words On ciebie of Jesus, prowadzi do słów Jezusa. And in the name of Jesus, i w imię Jezusa and with Jesus, i z Jezusem you will bring life to other people. Przyniesiesz życie innym ludziom. You bring comfort of life to other people. Przyniesiesz dobre życie innym ludziom. That's why one day, dlatego pewnego dnia, when I was in my little prayer, kiedy trwałem na modlitwie and I had that challenge, i stanąłem wobec tego wyzwania, proclaim, by głosić the word of God, Słowo Boże, cast out the devil, i wyrzucać diabła, heal the sick, i uzdrawiać chorych, pray for the dead, i modlić się za zmarłych, a będą uzdrowieni. This event has happened several times. To stało się parę razy. Not that they have been in the tomb for so many days. Te osoby, za które się modliłem, nie były długo w trumnie. Maybe a whole day. Może dzień. One day also we were even the anointing of the sick. A nawet namaszczenie chorych. One day in Nairobi, kiedyś w Nairobi a woman was supposed to go to India, pewna kobieta miała jechać do Indii for an operation, na operacji on the kidneys, na operację nerek, transplant, transplantację. And they found he did not have enough blood. She did not have enough blood. I stwierdzili lekarze przed samym wyjazdem, że nie miała wystarczająco dużo and krwi. They postponed the journey. I odłożyli jej podróż. And were in a prayer meeting. Na później, a my byliśmy na spotkaniu and modlitewnym. I encouraged prayer meetings. I zachęciłem grupy modlitewne. Besides mass, besides your common prayers, we need to have prayer meetings. Ja też in our zachęcam wasze grupy modlitewne, byście się spotykali na modlitwie. To take time, żebyście to poświęcali czas na to, by razem wielbić Pana i by razem rozważać Słowo Boże. And how to talk to God spontaneously, i żebyście heart to heart, uczyli się rozmawiać z Bogiem spontanicznie, so serce do serca. That person to us, and we anointed the person with the oils of the sick. I właśnie tą chorą osobą przyprowadzono do mnie i ja dałem jej namaszczenie chorych. The sick person began to say, I sense fire, I sense fire. I ta osoba powiedziała mi, czuję ogień, czuję ogień. He was restored. I została odbudowana. When he went to the doctor to check again, a kiedy poszła do lekarza na ponowne badanie, he did not need to go back. To nie, take a journey to India. To ta osoba nie musiała jechać do Indii na tą operację. The people who prayed in faith, bo ludzie, którzy modlili się z wiarą, the Lord answered them as they prayed in faith. Tych modlitwy Pan wysłuchał. And faith must be lived now. A wiara musi być przeżywana teraz. Especially we, the Catholics, we like to pray. W szczególności my, katolicy, modlimy się i mówimy, mam nadzieję, że będę uzdrowiony. We say, I hope I will be healed. Mówimy, mam nadzieję, że będę uzdrowiony. No, I believe, nie, musisz powiedzieć, I hope, wierzę, I now, wierzę teraz. And I hope. I mam nadzieję. So you put a substance. A więc dajesz substancję na to, w co wierzysz, bo to, w co wierzysz, to dostaniesz. I believe in Jesus Christ, wierzę w Jezusa and he's Chrystusa my hope, i poprzez nadzieję. And he's the one who tells us, a to when you On pray nam with your heart, mówi, że kiedy modlisz się z serca believe i wierzysz, what
masz uwierzyć, że to, o co się modliłeś, już teraz otrzymałeś. A więc teraz będziemy się modlić. Podnieś rękę w górę. O co prosisz Pana? Co byś chciał dostać? Speak to the Lord with faith. Mów do Pana z wiarą. We're not hearing you talk. You know, especially for us Catholics, but it's good also to keep quiet, but your lips at least. The Lord wants to see you Jeśli talk to him. Chcesz, możesz milczeć, ale dobrze by było, żeby poruszały ci się chociaż usta. Chcemy się modlić przeciwko rakowi. Panie Jezu, chcemy Cię wielbić i wysławiać za to, co czynisz dla tych ludzi, którzy cierpią na raka. Chcę przejąć władzę w imię Jezusa Chrystusa, który jest w nas teraz. Mówię rakowi, że Jezus jest Panem. Jezus jest wyższy niż Ty, raku. I Panie, chcę Cię wielbić i wysławiać i nakazuje Ci i przejmuje autorytet i przeciwko Tobie chorobie, chorobo, która królujesz, Ty nie będziesz królować w dzieciach Bożych. Panie, proszę Cię, byś zlitował się nad naszymi braćmi, siostrami, którzy cierpią z powodu raka i wierzę, Panie, że Ty masz moc usunąć tego raka. Dziękuję Ci, Panie, i wielbię Ciebie. Czy wierzysz, że Pan Cię uzdrawia dokładnie teraz? Czy wierzysz? Ci, którzy mają raka, podnieście rękę. Powiedzcie z wiarą, wierzę. Jezu, możesz uczynić to, co niemożliwe. Modliłem się z wiarą. I wierzę, że Ty czynisz teraz to, co jest niemożliwe. Moc Twojego uzdrowienia przepływa przeze mnie teraz. Dziękuję Ci, Jezu. Wielbię Cię. Oddajemy cześć Panu i chwalimy Go. Chcemy stanąć w imię Jezusa Chrystusa przeciwko chorobom nadciśnienia i prosimy Pana, żeby uwolnił ogień uzdrowienia do tej choroby w sercu, do choroby w nerkach, do choroby w brzuchu, w wątrobie i przejmujemy władzę w imię Jezusa Chrystusa i nakazujemy i ogłaszamy uzdrowienie tej osoby z tej choroby. Czy wierzysz, że kiedy się teraz modliłeś w sercu z tą wiarą, czy wierzysz, że ta choroba odchodzi? Dziękujemy Ci, Panie, i chwalimy Ciebie, i chcemy Cię wywyższać. I chcemy przejąć władzę i autorytet w imię Jezusa Chrystusa. I nakazujemy każdej chorobie w głowie, depresji, schizofrenii, każdej choroby, która atakuje głowę, żeby wyszła w imię Jezusa. I chwalimy Cię, Panie, i wysławiamy Cię. I wierzymy, że Ty czynisz teraz to, co jest niemożliwe. I dziękujemy Ci, Panie, oddajemy Ci cześć i wielbimy Cię, bo Ty jesteś Panem ponad tymi chorobami. Czy wierzysz, że Jezus uzdrawia Cię teraz? Dziękujemy Ci, Panie, wysławiamy Cię, oddajemy Ci cześć. Przejmujemy władzę w imię Jezusa Chrystusa i gromimy i sprzeciwiamy się chorobom, które atakują nas i powodują cukrzycę. Nakazujemy Tobie, trzustko, żebyś była wolna z choroby i byłeś była wolna osobą od cukrzycy. Boże Ojcze, proszę Cię w imię Jezusa Chrystusa, byś uwolnił moc uzdrowienia w trzustce. Dziękuję Ci, Panie, i chwalę Cię.
Czy wierzysz, that the Lord is healing you right now? Że Pan uzdrawia Cię teraz? We thank you, Lord, and we praise. Dziękuję Ci, Panie, i wielbię Cię. Bądź wywyższony. We take authority. Przejmuję władzę przeciwko każdej chorobie, która atakuje kobiety. I Boże Ojcze, modlę się w imię Jezusa Chrystusa, abyś uwolnił ogień Ducha Świętego, by on się poruszał w sercach kobiet, które zapadają na te choroby. W tych chorobach, które atakują głównie kobiety. I proszę, żebyś działał też w tych chorobach, które atakują mnie mężczyzn. Gromię raka prostaty w imię Chrystusa i wszystkie włókniaki w imię Jezusa Chrystusa i wszystkie choroby, które gnębią kobiety. Wielbimy Cię, Panie, i wysławiamy Cię, wierzymy w moc Twojego uzdrowienia, Panie, bo Ty czynisz to, co niemożliwe. Widzimy Twoją chwałę i ogłaszamy Twoją chwałę, Panie. Czy wierzysz, że Pan uzdrawia Cię teraz? Przejmuję władzę w imię Jezusa, który jest we mnie teraz i który nas wszystkich teraz jednoczy. I jesteśmy zgodni, tak jak Pan nam powiedział. Modlimy się w jedności, oddajemy Mu cześć i oddajemy Mu chwałę. I zgadzamy się, że choroby mają od nas odejść. I Panie, Ty nam obiecałeś, że kiedy jesteśmy zgodni na wspólnej modlitwie, Ty usuniesz od nas choroby i wysłuchasz naszych modlitw. Panie, przynosimy do Ciebie naszych braci i siostry, którzy modlą się o dzieci. Wielbimy Cię i wysławiamy. Czy wierzycie, że Pan daje tym, którzy nie byli w stanie począć dzieci, tą moc, by te dzieci się poczęły? Dziękuję Ci, Panie, wysławiam Cię. Ty jesteś Panem i Zbawicielem. Wierzymy w Ciebie, Panie. I Panie, wymieniamy Twoje imię. Ty powiedziałeś nam, że mamy modlić się w Twoje imię i wzywać Ciebie, i że mamy przestrzegać Twoich przykazań i że możemy modlić się o co chcemy. A Ty nas wysłuchasz. Jest tutaj wiele chorób w klatce piersiowej, w płucach, w kościach. Prosimy Cię, Boże Ojcze, byś uwolnił ogień Ducha Świętego i ogień krwi Jezusa Chrystusa, która przepłynie przez kości, które przestały funkcjonować, przez wszystko, co przestało działać, przez sparaliżowane nogi, przez dzieci sparaliżowane. Panie, uwolnij swoją moc. Wielbimy Cię i wysławiamy. I wierzymy, że możesz zrobić to, co niemożliwe. Dziękuję Ci, Panie. Czy wierzycie, że Pan może zrobić to, co niemożliwe z chorobami, które ogłoszono jako nieuleczalne? I że Jezus może teraz dokonać tego, co jest niemożliwe? Czy wierzycie w to? Wielbimy Cię i wysławiamy Cię i dziękujemy Ci, Panie. Oddajemy Ci cześć. A teraz zacznijcie wymieniać swoje choroby. Wymieńcie swoje choroby. A ja powiem, że przejmujemy autorytet w imię Jezusa Chrystusa i nakazuję Ci chorobo. Chorobo we mnie. I wymień tą chorobę, gdzie ona jest. I powiedz, proszę Cię, Boże Ojcze, byś uwolnił swój ogień, by on przeszywał mnie, by, Panie, on usunął każdą chorobę, którą Ci teraz wypowiadam. Więc wymień te wszystkie choroby. I powiedz, wierzę, że moc Twojego uzdrowienia, moc Twojej przemiany jest we mnie.
Dziękuję Cię, wysławiam, jesteś Panem. I wierzymy, że możesz uwolnić swój ogień, który usunie z nas alkoholizm, że usunie, Panie, Ty uwolnisz swój ogień, który usunie wszystkie choroby, które zakłócały moją głowę, Panie. Ty usuniesz wszystko, co niszczy nasze małżeństwo. Wierzymy, że łańcuchy, które nas wiązały, pękają teraz. Wielbimy Cię i dziękujemy Ci, Panie, że wszystkie uzależnienia od narkotyków, od niemoralności seksualnej są teraz przełamywane. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, chwalimy Cię, wysławiamy Cię. Czy wierzycie, że Pan teraz czyni to, co jest niemożliwe? Dziękujmy Panu i wysławiajmy Go. I podnieśmy teraz rękę w górę. A Pan dotyka każdego z nas. Boże Ojcze, modlimy się, abyś uwolnił swój ogień. Ogień Ducha Świętego. Niech ten ogień przepływa przez każdego z nas. Niech nas namaści. Abyśmy się stali Twoimi synami i córkami wypełnianymi miłością, namaszczonych, uzdrowionych, przemienionych, uwolnionych od mocy zła. Uwolnij, Panie, swój ogień. Wierzymy w Twój ogień, w moc Ducha Świętego, która porusza się w każdym człowieku, która przynosi nam modlitwę, która uczy nas modlić się. A więc trzymajcie ręce w górze i teraz trzymajcie i trwajcie, a Duch Święty będzie na was zstępował. A chromi będą chodzić, a niewidomi przejrzą. I ci, którzy mają złamane serca, ich serca zostaną odbudowane. I zacznie się przebaczenie. I złość zacznie odchodzić. A głusi zaczną słyszeć, a niemi zaczną mówić. Poruszaj się w nas, Duchu Święty. Yes, the Holy Spirit. Tak. What do you hear? What is happening? Whether it is your finger, dzieje, on the one finger palcem, or a toe or something moving, it is the Holy Spirit. Nogi, to Duch Święty. When you find a special wind, it is the Holy Spirit. Kiedy czujesz you. Ten wyjątkowy wiatr, Each to Duch Święty cię owiewa. In a different way. Każdy jest dotykany w inny sposób. And what touches you is the wind or what is not the Holy Spirit, but the sign of what the Holy Spirit is doing in your life. A to, co cię dotyka, to znak Ducha Świętego, który pracuje nad twoim życiem. To, że cię przemienia, kształtuje cię w nową osobę, w ucznia Jezusa Chrystusa. Byś i ty czynił uczniów. Don't be distracted. You let Niech was nikt nie rozprasza. Niech Duch Święty pracuje nad tobą. Czekajcie. A błogosławiona dziewica Maryja mówi, otwórz swoje serce. I czyń to, co mówi ci mój syn. Pij ze zdrojów nowego życia. Let the asthma move out. Niech astma wyjdzie. Let the blindness move out. Niech ślepota wyjdzie. Nakazujemy, aby wszystkie oczy, które nie widzą prawidłowo, zaczęły się otwierać teraz. Niech będzie całkowite odbudowanie.
People are beginning to forgive and they feel zaczynacie przebaczać. New life. I czujecie w sobie dużo nowego życia. People are beginning to feel fire in the spinal cord. Zaczynacie czuć ogień w kręgosłupie. Jesus is healing the spinal cord. Jezus uzdrawia kręgosłupy. People are beginning to feel a new breeze passing by. I zaczynacie czuć nową bryzę, która was owiewa. Rivers of life, rivers of... Rzeki życia. Some people are shaking. Niektórzy z was trzęsą się. Transformation. Przemiana. The Lord is shaping you Pan into was new creature. Kształtuje na nowe stworzenia. People are beginning to feel at ease. Their heads are no longer heavy. I zaczynacie się czuć rozluźnieni i odchodzi to napięcie, które było w głowie. People feel relaxed, they are sleeping. I czujecie się zrelaksowani i śpiący. To nie jest normalny sen, tylko Pan. People are shaking in the abdomen. I czujecie trzęsienie w brzuchu. And they feel a lot of peace there. I czujecie tam wielki pokój. To Pan cię kształtuje i uzdrawia choroby we wnętrznościach. And the 29 people being healed from the sicknesses you had in the liver. 29 osób jest uzdrawianych z chorób wątroby. We praise you, glorify Lord. Chwalimy Cię i wysławiamy Cię, Panie. People find the knees as if there is someone rubbing the knees. I czujecie tak, jakby ktoś pocierał wasze kolana. It's the fire of the Holy Spirit. To ogień Ducha Świętego. Putting your knees into order. Który uporządkuje wasze kolana. We praise you, we thank you, Lord. Wielbimy Cię i wysławiamy Cię, Panie. People are beginning to feel that the nose which was blocked i zaczynacie czuć, to breathe properly. Że potraficie prawidłowo oddychać przez nos. Wielbimy Cię i chwalimy Cię, Panie. There are people. They feel nausea, they feel like vomiting. Są osoby, którym jest niedobrze, którzy mają ochotę zwymiotować. The Lord is removing all the sicknesses Pan usuwa wszystkie choroby, które były w tobie, te wszystkie leki, to leczenie, te wszystkie niestrawności. We praise the Lord. Wielbimy Cię, Panie. Someone is finding a lot of movement going on your face. Niektóre osoby czują, że coś, jakieś poruszenie na swojej twarzy. The Lord is healing skin disease. Pan uzdrawia choroby skóry. We praise you, we thank you, Lord. Wielbimy Cię i dziękujemy Ci, Panie. Więc ogień Pana porusza się w nas, a my musimy uwierzyć. A więcej nadchodzi, kiedy będziemy przechodzić przez całą mszę świętą i jeszcze więcej będzie, jeszcze więcej, jak będziemy jechać do domu. Jest teraz kobieta. Narzekasz przed Panem. Dlaczego ojciec nie mówi o tym, że mam żółtaczkę typu B? As you believed. Tak, jak uwierzyłaś. Przyjmij moc uzdrowienia Pana. Pan usłyszał Twoje wołanie. Wielbimy Pana i wysławiamy. Czujecie dziwne poruszenie w kościach biodrowych. To Pan, który was uzdrawia i składa wasze biodra na nowo.
We praise the Lord, we glorify. Wielbimy Cię, Panie, i wysławiamy. And we want to confirm and say, Lord, I thank you. I chcemy to jeszcze raz potwierdzić, mówiąc, Panie, dziękuję Ci. You are in me. Jesteś we mnie. Your healing power is in me. Moc Twojego uzdrowienia jest we mnie. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu, for healing me. Za to, że mnie uzdrowiłeś. There are some people with some sadness that the Lord is asking me to. Są też osoby, które czują wielki smutek. You know, we usually forgive only people who are alive. Zazwyczaj przebaczamy tylko ludziom żywym. But we're always crying. Ale ciąż płaczemy. Mamo, tato, dlaczego umarłeś? Dlaczego mnie zostawiłeś? So in the mind we are angry. A więc tak naprawdę w umyśle czujemy gniew. And the Lord does not want us to stay with A that Pan sadness nie and chce, anger. Żeby był w nas ten smutek i ta złość. And the church tells us to offer A Kościół nam our mówi, to żebyśmy ofiarowali naszych bliskich zmarłych Jezusowi Chrystusowi. To remember po to them. Właśnie odprawiamy msze święte. Dead, nie możemy zostać ze zmarłymi, ale musimy ich podnieść do Jezusa Chrystusa. Więc teraz przypomnij sobie o Twoich bliskich zmarłych. Nieważne, czy robili Ci krzywdę, czy nie kochali Cię wystarczająco, dla Ciebie oni mają wielką wartość. Niektórych z nich nigdy nie widziałeś. Swoich dziadków. They are important in your life. Oni są ważni w Twoim życiu. Some they died in miscarriage. Niektórzy ludzie umarli, they are bo zostali poronieni. To let them have the baptism Oni też są ważni. Of desire. Muszą mieć chrzest pragnienia. Those we aborted intentionally. I ci, których celowo usunęliśmy. They are important. They are children. Te usunięte dzieci też they, są ważne. They need to get the baptism of desire, muszą matters. Przeżyć chrzest pragnienia. They need Christian names. Potrzebują imion. And now we tell Jesus Christ, teraz mówimy Jezusowi Chrystusowi. I want to forgive all my chcę dead people. Przebaczyć wszystkim moim bliskim zmarłym. My dead people, I forgive you. Przebaczam wam, moi zmarli. So remember them. I teraz remember przypomnij those. Ich sobie po kolei. My dear people, I forgive you. Moi when bliscy you died, zmarli, I missed your love. Przebaczam wam, bo kiedy umarliście, brakowało mi waszej miłości. I forgive you when Przebaczam you died, I missed your love. My grandfather, kiedy my grandmother, dziadku, my babcio, aunt, my cousin, ciociu, wujku, my uncle, kuzynie, my father, my mom, tato, mamo, my brothers who died in bracia, accidents, którzy umarli those who się died w wypadkach, i ci, którzy umarli się z powodu pijaństwa, died, I missed your love. Kiedy umarli się, zabrakło mi waszej miłości, my priests, moi nauczyciele, moi kapłani, przyjaciele rodziny, przebaczamy wam. We missed your love. Kiedy umarliście, zabrakło nam waszej miłości. Jesus, Panie Jezu, you are the one who gave them to me. To Ty mi ich dałeś. You are the one who gave them the love that they used to love me. To Ty dałeś im miłość, którą mnie kochali. Bring them into my heart. Przyprowadź ich do mojego serca. To embrace me with that love, żeby which you mnie gave them. Przytulili tą miłością, którą Ty im dałeś. And they are embracing you. I teraz oni Cię biorą w ramiona. They are saying to you, don't I you worry about do Ciebie, me. Nie martw się już o mnie. I love you. I'm sorry Kocham that I left Cię, you. Przepraszam, że Cię zostawiłem. You know, it was not my fault. Wiesz, że to nie była moja wina. I died in an accident. Umarłem w wypadku. I died because of cancer, umarłem alcoholism, z powodu many raka, z powodu alkoholizmu i wielu innych rzeczy. I love you. Ale kocham Cię. I am in the hands of Jesus Christ. Jestem w rękach Jezusa Chrystusa. Just let me be in the hands of Jesus Christ. Pozwól mi w Jego rękach być. So, Jesus, I surrender. Panie Jezu, oddaję Ci, wszystkich moich bliskich zmarłych in your hands. W Twoje ręce. So surrender everyone. Oddaj teraz każdego. Jesus, come into my life. Panie Jezu, przyjdź do mojego życia.
Napełni mnie całą miłością, której zabrakło mi od moich bliskich krewnych. So receive the love of Jesus Christ. A teraz przyjmij tą miłość Jezusa Chrystusa, the love you have, która odbudowuje tą miłość, której ci zabrakło od krewnych. Receive the fire of God's przyjmij love. Ogień Bożej miłości. Receive the healing fire. Przyjmij moc uzdrawiania, ten receive ogień. The transforming fire. Przyjmij ogień przemieniający, ogień Ducha Świętego, for breaking through, który przełamie się into what has been putting you down, and przez wszystko, co cię gnębiło, the dangers in przez life. Wszystkie choroby, przez wszystkie okopy, przez odrzucenie. The feeling of loneliness. To uczucie samotności. And we refuse to accept that you are alone. Sprzeciwiamy się przyjęciu tej nieprawdy, że jesteśmy samotni. And you are Jezus in the family jest of God. Z Tobą, a Ty jesteś w rodzinie Boga. Receive the joy of being in the family przyjmij of God. Radość bycia w rodzinie Boga. Rejoice that the Lord raduj is with się, you. Bo Pan jest z Tobą. Receive that healing joy. Przyjmij uzdrawiającą radość. It's the joy of the Lord. Jest to radość Pana. And not in the head, in the heart. To nie jest radość z głowy, tylko głęboko w Twoim sercu. Flowing like rivers. W Twoim centrum radość, która przepływa przez Ciebie jak rzeki wód. From head to foot. Od stóp do głów i od głowy do stóp przebija się przez szpik, przez kości, przez każdą chorobę. Panie, przyjmujemy Twoją drogocenną krew, którą uwalniasz, która odbudowuje wszystkie części ciała, które umierają. And there the movement, the power of the Lord begins again. I teraz to poruszenie zaczyna się na nowo. Moc Boża przepływa przez ciebie. Raise up your hand to receive all the blessings from the Lord. Podnieś ręce, by otrzymać wszelkie błogosławieństwa od Pana. Podnieś w pokorze. W pokorze powiedz, przyjmuję wszystko, co Bóg chce mi dać. Nie musisz tego wypowiadać, tylko czekaj. Z podniesionymi rękami czekaj. Touch them, O Lord. Dotyka ich, Panie. They will do your will. A będą czynić Twoją wolę. Heal them, O Lord. Uzdrów ich, Panie. They will do your will. A będą czynić Twoją wolę. Anoint them, O Lord. Namaść ich, Panie. They will do your will. Będą czynić Twoją wolę. Uwolnij ich, Panie. They will do your will. Będą czynić Bless Twoją them, wolę. Pobłogosław ich, Panie. Będą czynić Free Twoją them, wolę. Uwolnij ich, Panie. Będą czynić Transform Twoją them, wolę. Przemień ich, Panie, będą czynić Twoją wolę. Touch them. Dotknij o ich, Lord, Panie. Touch them. Dotknij ich. Touch them, Lord. Dotknij they ich, will Panie. Do your will. Będą czynić Twoją bless wolę. Pobłogosław o ich, Lord, Panie. Bless them, Lord. They will do będą czynić Twoją will. Wolę. Touch me, dotknij o mnie, Lord, Panie. Touch me, dotknij touch mnie, me, Lord, dotknij I will mnie, do Panie. Your will. Będę czynił touch Twoją me, wolę. O Lord, touch me, Lord, I will do Your will. And the Lord is a life-giving spirit. A Pan so jest życiodajnym duchem. Him touch you with chociaż your own nie widzisz. Naked eyes, gołym okiem, jak On cię dotyka. As you open your heart, kiedy otwierasz Jesus serce, Jezus cię dotyka.
And we say thank you. I mówimy dziękuję Ci. Your healing power is in me. Moc Twojego uzdrowienia jest we mnie. I praise and thank you. Wielbię Cię i dziękuję Ci. Thank you for doing the impossible. Dziękuję Ci, że czynisz to, co niemożliwe. You are the joy of my life. Jesteś radością mojego życia. You are my healer. Jesteś moim uzdrowicielem. Jesteś moją siłą. And I believe, i wierzę, that also the flow, your healing power is że moc Twojego uzdrowienia przepływa przez wszystkich all członków mojej rodziny. Przez wszystkich ludzi, z którymi się modliłem i za których się modlę. I give you glory. I oddaję Ci chwałę. And Mother Mary, Maryjo Matko, release your mantle upon me, i teraz uwolnij swój płaszcz that nade I mną. Believe, nałóż na mnie swój płaszcz, żebym wierzył right w to, co Pan robi dla mnie w tym momencie. Hail Mary. Zdrowaś Mario. Full of grace. Łaskiś pełna. The Lord is with you. Pan z Tobą. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us, sinners, now and at the hour of our death. Amen. Do you believe that the Lord is in touch and is healing you? Czy wierzycie, że Pan jest z wami i was uzdrawia? That is blessing you? Że wam błogosławi? That is hearing and has heard your prayer? Że słyszy i usłyszał wasze modlitwy? Let us clap for him. To zaklaskajmy dla niego. Thank you, Lord. Dziękuję ci, Panie. Thank you, Lord. Dziękuję ci, Panie. We have received him as the word of life. Panie, przychodzisz do nas jako słowo życia. Now we are going to receive him as the bread of life. I tak go przyjęliśmy, a teraz przyjmiemy go jako chleb życia. So there is still more. A więc jest przed nami więcej. You want more? Chcecie więcej? Yeah, he is coming as the bread of life. No to więcej nadchodzi. Teraz będzie modlitwa pięciu osób, które mają wiarę. You are just in the right time. Jest to właściwy czas. I'm going to ask you to do some, because you recognize that throughout I was empowering you to pray with and for one another. Cały czas prosiłem o to, żebyście w mocy modlili się za siebie nawzajem. Now you're going to move. A teraz quietly with silence, choose four more people and make a small circle. Teraz po cichutku, bez rozpraszania się, dobierzcie sobie, każdy niech dobierze cztery osoby move i utworzy takie małe kółeczko pięcioosobowe. Don't stay where you are, otherwise... Przejdźcie w inne miejsce, nie zostawajcie tam, gdzie jesteście, tylko zróbcie to po cichu. Nie rozmawiajcie. Choose five people, four dobierzcie people. Sobie, five. Dobierzcie sobie z sali gdzieś pięć osób. Niech to no, nie będą znajomi, krewni. These guys have to move. Musicie sobie znaleźć osoby, których nie znacie. Yeah, you go and move. Musicie gdzieś przejść. Yes, move somewhere. Wyjdźcie ze swojego miejsca. Don't stay together, yes. Znajdźcie sobie pięć osób, cztery osoby, których nie znacie. Remain with in prayer, remain in that heart. Trwajcie w atmosferze modlitwy, nie rozpraszajcie się. The musicians might pop out to, muzycy może... Maybe father to może ksiądz chociaż. Keep on praying the... Niech ktoś po cichu gra. This is a prayer we find in the Bible. I będzie to modlitwa, która jest w Biblii. Five people had faith. Pięć osób miało wiarę. One of them was a cripple. A cztery osoby, okej, okay, pięć osób miało wiarę, jedna z nich była chroma. You are number five. Ty jesteś tym numerem pięć. Four people have brought you to Jesus Christ. Cztery osoby przyprowadziły cię do Jezusa Chrystusa. You can even ask the name, what's your name? Zapytajcie jednej osoby imię, tej numer 5, jak masz na imię? Ojcze, a bit lower.
Troszeczkę ciszej, księże, gramy po cichutku, ksiądz gra. Po cichutku. Remember you are number five. I teraz wybierzcie tą osobę, która jest numer 5. Zapytajcie, jak ma imię, jak ma na imię. The five people came to where Jesus was, in a hall. I te 5 osób przyszło do tego domu, gdzie był Jezus. And Jesus is here. A Jezus jest tutaj. Now you are going to pray. I teraz będziecie się modlić. You first tell Jesus what you want to pray for in your heart. Niech ta osoba powie, o co się macie modlić. Może to powiedzieć w sercu, nie musi powiedzieć głośno. That is your plan. Jaki ma plan ta osoba And numer 5? A Bóg plan. Mówi, ja mam plan dla twojego planu. Give him your plan. Daj mi swój plan. Remember, you are the number five. Pamiętaj, że jesteś numerem 5. There are so many things that have been crippling your life, wiele your rzeczy work, sprawia, your business, że jesteś chromy. Twoja praca, twoje biznesy, twoja rodzina, szkoła, your own life. Twoje własne życie. And four people are bringing you I teraz to Jesus Christ. 4 osoby przyprowadzają Cię do Jezusa Chrystusa. And we ask you, Holy Spirit, i prosimy Cię, Duchu Święty, to move in us, żebyś poruszał się w nas and teach us to pray and, i byś nauczył nas, jak się modlić. And reveal the things we want to i żebyś present them to, objawił te to rzeczy, Jesus Christ. Które mamy przedstawić Jezusowi Chrystusowi. Now you close your eyes. Zamykacie oczy. Remember, four people are praying for all the blessings you need. 4 osoby modlą się za wszystkie błogosławieństwa, które ci są potrzebne. These are your spiritual friends. Są to twoi przyjaciele duchowi. They will be praying for you every day. Będą się modlić za ciebie codziennie. And remember the whole of this hall. I pamiętaj całe to miejsce. All these people are your spiritual Wszyscy friends. Ci ludzie tutaj są twoimi duchowymi przyjaciółmi. They will be saying, i gdziekolwiek pójdą, to będą mówić, że jesteś moim przyjacielem z tamtego miejsca. So start praying, we zacznijcie pray. Się modlić. Close your eyes so that you're not distracted. Zamknijcie oczy, niech was nic nie rozprasza. Father God, I want to thank you for Boże every Ojcze, person. Chcę Ci podziękować Please, za każdą osobę. Prayer, continue praying. Wy módlcie się swoimi słowami, ja tylko We dołączam się you do Waszej modlitwy. In the name of Jesus, your Son, who is here present, and Jesus will present you every person here. We believe you want to bless every person. We believe you want to heal and to consecrate. We consecrate every person to you. Panie, you are our Lord, you are our joy. There are Jesteś so many things that cripple us. Radością. Some of them are curses, some of them are sins, some of them are sicknesses. Nasze choroby, nasze many things grzechy. Have been on our way, preventing us from taking our destiny. Touch the Lord, release your mighty power and touch every person. We are Panie, praying with faith, we believe in your power to heal, mocą. To transform, to give us joy and you are ministering to us. That when we go home, we minister to others. To, and you are telling us your faith is healing you. And you are telling us Panie, as you have believed to be healed. And you are telling us as you have Panie, believed, mówisz, go, tak, let it be done to you. We thank you, we glorify you. Come down, come down, Spirit of the Lord, come down. Duchu Pana stąp. Come and heal your people. Przyjdź, come down. Stąp i uzdrów come swój down. Lud. Spirit of the Lord, Duchu Pana, come down. Stąp. Come and bless your people. Przyjdź come down. I pobłogosław swój come lud. And heal your people. Przyjdź come down. I uzdrów Spirit swój lud. Of the Lord, Duchu come Pana, down. Stąp. Come and deliver your people. Stąp come down. I uwolnij swój come lud. With your mighty power. Przyjdź come ze down. Swą mocą potężną. Stąp. Come down. Stomp. Come down. Stomp. Come down. Yes.
Poruszaj się w nas swoją mocą. Przemieniaj całe nasze życie. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. I Boże Ojcze, modlimy się w imię Jezusa, abyś połączył nas z Jezusem mocą Twojego Ducha. I wierzymy w moc Twojego przemienienia i uwolnienia i uzdrowienia. Uwolnij cuda i dziwy nad swoim ludem. Bądź uwielbiony, Boże nasz Ojcze, w Twoim Jezusie Synu. I Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony w każdym z nas i w ludziach, którzy chcą być pobłogosławieni. A teraz milczymy, a Pan wysłuchuje naszych modlitw. And the Lord told the person who was crippled, i Pan powiedział chromemu, whom the four people with faith had brought, którego przyprowadziły cztery osoby z wiarą, your sins are forgiven, twoje grzechy są ci odpuszczone. And the crippled person got healed, a chroma osoba została uzdrowiona. Rejoice, raduj się. Your sins are healed. Twoje grzechy, the curses are taken away, są ci odpuszczone i przekleństwo jest odjęte. To, co sprawiało, że byłeś chromy, odeszło. Take your mat and go. Weź swoje łoże i idź. So you'll be giving witness if the mat has been cancer, if the mat jeśli has been, twoim łożem był rak, jeśli twoim łożem było ubóstwo, nie wiem, jakie miałeś łoże, ale coś ci przeszkadzało w życiu, to będziesz teraz składać świadectwo. Czy to było nadciśnienie, czy kłótnie, to było twoją matą, twoim łożem i Pan cię uzdrowił. Amen. So, that's the prayer you clap for the Lord for it. I teraz zaklaskajcie dla Pana za tą modlitwę. I want you to hold each other, and put your hands up. Weźcie się jeszcze raz za ręce i podnieście ręce wysoko w górę. And I want you to look around. I chcę, żebyście się rozejrzeli. Where will the devil pass when we pray like that? Którędy ma przejść diabeł, kiedy modlimy się w taki sposób? Look at our priests. Popatrzcie na swoich kapłanów. We are now a church. Jesteśmy teraz kościołem. The church praying together. Kościołem, który modli się razem. All of us are spiritual warriors. Wszyscy jesteśmy bojownikami duchowymi. So the devil has a problem. A więc diabeł ma problem. And we are in God's plan. A my jesteśmy w Bożym planie. Thank you, Lord. Amen. Dziękuję Ci, Panie. Amen.